Jeśli chcesz wygrać tego skina, należy zostawić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, w komentarzu napisać trade link i użyć mojego kodu na stronie. A teraz zapraszam do oglądania. Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy nasz Pick'em Challenge, ponieważ już tutaj faza wstępna się zakończyła. Tutaj właśnie tak się przedstawiają moje właśnie typy. Tutaj niestety udało mi się zdobyć tylko 5 punktów na tle moich znajomych, w sumie no nie jest tak źle, bo tutaj na max 6 punktów mają ludzie, więc no naprawdę faza wstępna była dość zaskakująca, ponieważ Face Clan właśnie przegrała z Vega Squadron jeden mecz i właśnie przez nich, przez ten mecz jeden z Vegą właśnie 3-0 niestety Face Clan nie otrzymało w wyniku. 3-0 miało natomiast G2 i właśnie Cloud9. 0-3 tak samo. Zaskoczeniem jest wielkie, że Quantum właśnie przeszło dalej i właśnie Vega Squadron. Vega Squadron pokazało właśnie na tym turnieju, że są przygotowani i mogą po prostu zejść jakoś dalej. Liquid wygrało oczywiście baraże i tutaj z zaskoczeniem też NVS odpadło, ponieważ ostatni mecz musieli niestety bez trenera zagrać i właśnie Quantrum ich pokonało, więc tak się to przedstawia. 0-3 mają natomiast Flipside i Flash Gaming, właśnie korciło mi, żeby obstawić Flash Gaming, ale no cóż. 5 punktów mamy za tym pikem. Teraz przechodzimy tutaj dalej, jest to teraz faza grupowa, więc jedna z dwóch drużyn, która awansuje bez porażki, więc ja już tutaj mam zakupiony naklejki, więc myślę, że to będzie SK Gaming. Face Clan za bardzo w formie nie jest, udało mu im się mecze te swoje wygrać, no ale żeby z Vegą przegrać, no to trochę tam niestety im brakuje. 0-3 natomiast myślę, że większość osób da albo Quantrum, albo Quantrum, albo właśnie Vega Squadron, ale ja zrobię coś szalonego i dam Natus Miserę. Natus Miserę jest po prostu na tym turnieju, ja tak powiem, gwałcone, więc Natus Miserę myślę, że 0-3 będzie mieć. I teraz 7 drużyn, które wejdą z fazy grupowej. No to oczywiście no, Kibic, więc Virtus Pro, oczywiście, pierwszy typ. Dalej myślę, że Cloud9 powinno wyjść. A i właśnie teraz wam powinienem ten rzucić screen na pierwszy mecz właśnie. Big zagra z Liquid, więc myślę, że Liquid tutaj powinni dać radę. Virtus Pro z Quantrum, więc myślę, że Virtus też easy. Gambit z Natus Miserem, to mam nadzieję, że tam Gambit z Miserami, Natus Miserem wygra. Astralis z Mousesports, tutaj Astralis myślę, North Vega, no to Vega. SK Space Soldiers, no to myślę, że tutaj SK, chociaż Space Soldiers będzie stawiał opór. Na pewno będzie opór stawiać. Ale zobaczymy, jak to będzie. Fnatic, Face i Cloud9 i G2, więc tak to nic wygląda. I dalej obstawiamy G2, myślę. Czy powinno wyjść? Face Clan oczywiście tutaj innej opcji, pewnie innej opcji myślę, że nie będzie. Dalej myślę, że to będzie Astralis. Teraz tutaj szokuję was, bo zostało naprawdę dużo dobrych drużyn. Jest m.in. Liquid, Mousesports, North, Space Soldiers, Fnatic i Gambit, ale ja postawię tutaj na Vega Squadron. Myślę, że tutaj mogą zdać jeszcze coś ukąsić na tym turnieju. I ostatni mój typ to będzie myślę, że North. No, więc tak się przedstawia mój pick'em. Pierwsze mecze się zaczynają w piątek, więc zobaczymy, jak tam pójdą te pierwsze mecze. I jeszcze na sam koniec sobie otworzymy jakąś skrzyneczkę, bo mam kluczyk Spectrum 2. Więc lecimy. Przeleciał kałaczek Empress cesarzowa i wypada pęknięty Opal Tech 9, więc ja szczęścia do tych skrzynek w sensie nie mam. No mój najlepszy drop było coś tam, nie wiem, za 40 dolców może. I to był najlepszy drop. No, więc tutaj się przedstawia mój pick'em na fazę grupową. Będą to na pewno ciekawe mecze. No i co? Mam nadzieję, że
wy też tam jakoś mniej więcej podobnie co ja obstawiliście i że też te 5 punktów zdobyliście jak ja. Z tego co widzę, tutaj brąz jest od 20, więc tutaj już będą 3 punkty za drużynę, więc trochę byśmy tych punktów zgarnęli, jakby ten pikem mniej więcej tak się przedstawił. No i co? Jest to mój pikem, pewnie będzie on się różnił od pikemu innych osób, ponieważ inni pewnie dadzą 0-3 na Quantrum, to ja dam właśnie na Nace z Vincere. No i co? Ja się już chyba z wami żegnam. Oczywiście zostanie nam potem jeszcze faza playoff, którą też oczywiście razem będziemy pikować. No i co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i piona.